skłusza Redeko. www.redeko.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Kwalifikacja do Mistrzostw Kontynentu Kadetów to dla zawodnika wielka sprawa, ale nie poprzestaje na tym. Udało się i teraz 18 czerwca jedziemy na Węgry i staramy się o medal. Cała adrenalina jest dumna z sukcesu Mateusza i trzyma za niego kciuki przed startem na Węgrzech. Mateusz 8 wyjeżdża do Wisły na zgrupowanie, stamtąd jadą do Warszawy, gdzie wylatują na Mistrzostwa Europy w Kaszteli. Idzie drogą koleżanki klubowej Pauliny, bo ona w zeszłym roku też boksowała na Węgrzech. Mamy nadzieję, że ten start dla Mateusza będzie szczęśliwy i wróci z medalem. Przygotowany jest dobrze, ciężko pracuje. Nastawiamy się na dobry wynik u Mateusza. Młody zawodnik tak naprawdę nie wie, co go czeka na Węgrzech. Start w tego typu turnieju to więc duży znak zapytania. Nie miałem przyjemności wystartować na takiej imprezie. To będzie coś nowego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dla Mateusza to będzie wielka próba. Krajowy poziom boksu to zupełnie co innego jak międzynarodowa rywalizacja. Wyższy poziom, bo będą na pewno zawodnicy z Rosji, którzy zawsze dysponowali dużą siłą i boksowali też bardzo dobrze technicznie. Coraz lepiej boksują Bułgarzy, Rumunii, Wielka Brytania jest teraz taką czołówką ścisłą światową. Ale Mateusz jest osobą, która myśli dużo w ringu i liczymy na to, że poradzi sobie z każdym przeciwnikiem. Przygotowania do turnieju są wyczerpujące, ale prowadzone z głową. Trener na mnie trochę bardziej zwraca jeszcze bardziej uwagę, tarczujemy cały czas, mnie pilnuje, poprawiamy technikę, żeby wszystko było cacy. Turniej mistrzowski na Węgrzech rozpocznie się już 15 czerwca. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.